Tak, to Honda. Enduro style. Ale to tunik jest, zobacz jaki, człowieku. Mu się nie odmawia. Czy ja cię doczekam kiedykolwiek ciebie na sporcie? Czarnula. Duży jedzie po lewej. Ale jestem większy. Ty jesteś większy? Jakby to powiedział, nowy sezon, nowy ja. Lata praktyki. Trzeba umieć w porę wyciągnąć. No dobra, to witamy wszystkich na kolejnym vlogu z pokładu Honda oczywiście. Honda 1, Honda 2, Honda 3. W takiej ekipie sekta to Honda można jeździć. Tak, sekta hondziarzy. Jest Jawor na przodzie, prowadzi, tutaj jest kierownikiem wycieczki dzisiaj. Jest Gawron. Siema. Gawron już ma kardo, także możemy pogadać. Nie tak jak na ostatnich filmach, że olał Venoma. Jaki masz pseudo? Aha, dobra. Interkomu nie ma. A, no tak. A ja zapomniałem, że Gawron nie ma interkomu i tak mówię do niego, jaki masz pseudo? A on się na mnie spojrzał i przejechał i mówię, ale mnie opluł. Chciałem powiedzieć, dobra, nie musimy się znać. CBR-ka cała odmalowana, nowy napęd, nowy kombinezon. Jakby to powiedział, nowy sezon, nowy ja. Mają ludzie pieniądze. Teraz to się pięknie prezentuje. Czarnula. Ja nie wiem, dla tych Hond ta zima to jakiś przełomowy moment był. Nie, dla mojej nie, ja nic nie robiłem. No jak to? A kurde, a lagi? No ale to wiesz, żadnej wizualki nie robiłem. Jeszcze. Jeszcze. No dzisiaj lecimy sobie w lany poniedziałek świętować na moto. Trzeba jakiś zrobić objazd wiosek okolicznych, zobaczyć co tam się dzieje. No i żeby nie siedzieć w domu i nie jeść cały czas, bo niedługo to w kombinezony byśmy się nie zmieścili. Ja by tam na guziki był ten kombiak, to tam pół biedy, bo by wystrzelił, ale sowak drugi wszywać to tak się nie uśmiecha. Jakiś lateksowy trzeba sobie załatwić czy co, żeby się rozciągać. Bo w skórkę się zmieścić to jest ciężko. Kto tańczy, ja nie tańczę. Czemu nie tańczysz? Zatańczysz? Zatańczyłbyś za mną, jakbym cię o to poprosił? No pewnie. No właśnie. Na motorach? Nie, normalnie na przykład na parkecie. No wiadomo. O 12 w nocy. Ja mu się nie odmawia. Dobrze mówi. Dobrze mówi. Uważaj, bo duży jedzie po lewej. Ale jestem większy. Ty jesteś większy? Aha. To weź mu wymuś. Nie, bym go przestawił jeszcze. Żeby to wiesz, Iveco jechało, ale to Scania. Jak mury takie mało optymistyczne. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że w ogóle jak wyjeżdżałem do ciebie, to tak patrzyłem na to niebo i mówię, oj, żeby nie było. A, masz telefon, okej. Człowiek biznesu, curwa. No telefon miałem. No, widziałem, że mnie obgadywałeś, bo mnie tak strasznie uszy piekły. Pytałem cię, Kasi, czy chcę z tobą pogadać. Powiedziała, że nie, że tylko na chwilę, ale masz pozdrowienia. Teraz nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, bo z jednej strony nie chciała ze mną porozmawiać, ale pozdrowiła. Pozdrowiła. Nie pozdrowiła? Pozdrowiła, mówię. Dobra, to pozdrawiamy również. Tak. No to w sumie jakoś dużo nie muszę lać z półbaku. O, jednak trochę wchodzi. Za 5 dyszek. Kurwa, nie przeleje, aby 49,99. To jest lata praktyki. Trzeba umieć w porę wyciągnąć. O kurwa, tona. O! Ropy, że jest zalał i teraz. A tona. Dwa. Brudem. Dawaj to. Ta. Ale co jej odjebał? Jak zwykle nagrane, nie? Zalała się. Jak to Honda? O, gaźniki. O, okej, Camaro na dole. Bardzo ładne, bardzo ładne.
O sialalala, jak on ją tralalala. I ona ulalala, i on i tiritara. Powiedz mi, Byku, czy ty kiedykolwiek, czy ja się doczekam kiedykolwiek ciebie na sporcie? Nie wiem, może. Oj, ja bardzo szanuję taką odpowiedź, że od razu nie zaprzeczasz, nie mówisz, że nigdy nie, dlaczego, po co, to nie dla mnie. Sporcik dużo więcej fanów. Mniej troszkę wygody, ale więcej fanów. Ja nie mówię, że nie, tylko jak już miałbym brać sporta, to dobrze mi się siedziało przykładowo na gipsie Venoma, nie? Mhm. Takim czytem mógł się pojeździć. Jak ten motocykl ładnie chodzi! Jak ci się jeździ tym, powiedz? Dobrze ty, tym to bym mógł sobie pojeździć. Ale nie jechałeś jeszcze na moim, a ja nie jechałem. A ja nie jechałem na PFR-ce. Kurwa, nie wiem, boję się. Prawo? Nie, prosto pojedziemy. Prawo są dziury straszne. Wczoraj odpoczywałem po sobocie, bo powiem ci, że no mi prawie strzeliło 450 klocków. W Toruniu też fajnie przelepić tu. Ale w Toruniu chyba szersza jest, nie? Wisła niż w Płocku. Chyba tak. Wiem, że w Płocku jest taka topka, znaczy nie taka top, tylko że gdzieś tam, wiesz, dosyć wysoko jest pod względem szerokości. No. Ale nie wiem, gdzie jest najszerzej. Ja też nie, ale w Toruniu mniej widać chyba z tego momentu. Ja nigdy jakoś farta do grzybów nie miałem. Chodziłem i niby tam zbierałem co nieco, ale jak ludzie na przykład szli i nie, dwa wiadra takich grzybów wynosili, a ja tam z reklamóweczką z tego lasu, no to trochę przykre. Tak. Najlepsze to są te grzyby czerwone z takimi białymi kropkami u góry. A, tak, i z białymi tymi okonkami. Tak. Ten jak ruchem kieruje. Popędzał się chłopak. Popędzał tego gościa tam na rondo co wjeżdżał. Ej, zaczyna kropić? No mówię, że mam krople na wizjerze. Proszę. Proszę. Proszę, nie. Uwaga! Enduro style. Ale jak ładnie idzie bokiem. Jedziesz tym Peugeotem czy nie? To co to jest teraz? Nie, pytam się czy zjedzie tym Peugeotem, ale to tunik jest, zobacz jaki człowieku. Ale taki niegłupi, powiem ci, ze smaczkiem. Spoilerek zielony. Ale zobacz, i nawet emblematy ma zielone. Bezpitu. Fajny. Uważaj, czerwo. Taki moment, że w ostatniej chwili wyprzedzasz i ja już nie zdążę. Jak między samochodami. Ja to robię dla twojego bezpieczeństwa, kochany. Tak mówisz? Tak. Ja ryzykuję, a ty wtedy czekasz i wyprzedzasz sobie w odpowiednim momencie. I jesteś buła, bo tak to byśmy pojechali razem. Kto jestem? Buła! A ja Patryk, miło mi. Witam.